Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Przychodzę do Was dzisiaj z paczuchą z Avonu. Odebrałam zaraz dzisiaj rano paczkę i pokażę Wam, co przyszło w tej paczuszce. To co? Otwieramy. Bez przedłużania. Mam tutaj taki nożyk, sobie uszykowałam sobie nożyk. To jest taka mała paczka, wiecie, bo w poprzednim zamówieniu czegoś tam mi brakowało i dlatego wysłałam teraz to zamówienie. Mogłam jeszcze poczekać parę dni, na pewno doszłyby mi jakieś zamówienia, ale już mówię, dobra, nie będę czekać, tylko wyślę takie zamówienie, które miałam akurat na tamten czas, żeby moja znajoma, która zamówiła sobie takie dwa kremiki na prezent dla swojej mamy, żeby już jej to po prostu doszło. A, ja tak bez składu mówię. Moja znajoma zamówiła sobie dwa takie kremy z Avonu jako prezent na Dzień Matki, tylko że gdzieś ona tam na wyjeździe, wiecie, i pojadą wcześniej, przed Dniem Matki. I dlatego zależało jej, żeby te kremy jak najszybciej przyszły, te kremy na prezent. No i właśnie w poprzedniej paczce tego kremu nie było, był na tamten czas niedostępny w magazynie i zamówiłam możliwie jak najszybciej kolejną paczkę, bo bardzo zależało mi na tym kremie, żeby właśnie ten krem przyszedł. To jest ten krem właśnie z tego zestawu, kurczę, zapomniałam, na której to stronie w katalogu było. Propozycja prezentów na Dzień Matki właśnie i te kremiki między innymi były w tych propozycjach ujęte. Potem, słuchajcie, mamy tutaj Perceive. To jest ta duża butelka Perceive. Teraz znowu to Perceive, 100 ml. Zamówiła sobie taka moja klientka, która zamówiła sobie też taką torebkę. Takie malutkie torebki są w katalogu. Ja też sobie zamówiłam tą torebkę i oczywiście są niedostępne. Ona jest w wersji trzykolorowej. Jeden kolor moja klientka chciała, nie ma. No to drugi wybrała, nie ma. I w końcu ten, który najmniej chciała, okazał się być dostępny. Ona sobie zamówiła tę torebkę. I kiedy ja klikałam zamówienie, to się okazało, że niby nie jest ona zupełnie niedostępna, ale trzeba na nią poczekać. Także czekamy na torebki. Nie lubię takich sytuacji, wiecie, że ktoś coś zamawia. Bo jeżeli ja sobie dla siebie coś zamawiam i nie ma tego na magazynie, no to okej, tam nie ma problemu, nie? Ale właśnie strasznie nie lubię, jeżeli ktoś zamawia i tego nie ma i potem muszę się tłumaczyć, wiecie, fajnie tak. No ale różnie bywa. Płyn do higieny intymnej. Klientka sobie też zamówiła. Bardzo fajne te płyny wszystkie są. Mydełko. Mydełko z tej serii Kleraskin. Oto. I jeszcze, ja sobie zamówiłam tę szczotkę, nowość w katalogu. Bardzo byłam ciekawa tej szczotki. To jest ta. Ona tak w ogóle tak dziwnie mi wygląda, tak śmiesznie mi wygląda w katalogu. Mówię, kurczę, ciekawa jestem. A jeszcze wiecie, ja to w ogóle jestem zaśpirowana na punkcie włosów, kosmetyków do włosów, akcesoriów do włosów. Także, kurczę, fajna. Taka tutaj, taka profilowana. O. Nie wiem, jak Wam to pokazać, żebyście zobaczyli. Igiełki zakończone takimi kuleczkami. No, ciekawe, jak to będzie. No fajna, podoba mi się. Zobaczymy, jak będzie w użytkowaniu. I słuchajcie, co? Nic tu już nie mam. To jest wszystko, tylko te kilka rzeczy. Tutaj zamówiłam sobie jeszcze fokusa. Bo mam też taką jedną dziewczynę, która była kiedyś konsultantką w Avonie, ale jakoś tam nie umiała sobie zbudować tej swojej, wiecie, puli klientek. Nie wiem, jak to powiedzieć. Miała mało zamówień, po prostu zniechęciła się i zamawia sobie u mnie Avon. Czasem ktoś tam z rodziny sobie też zamówi. To zamawiamy z mojego konta, ale po prostu, wiecie, na takiej zasadzie, żeby ona coś tam sobie też zarobiła. Zawsze jej Focus gazetkę też zamawiam, żeby miała swój właśnie. I w tym miesiącu zapomniałam tego zrobić. Przyszło mi zamówienie z katalogami bez Focusa, znaczy z jednym Focusem. To dała mi ten mój Focus, a ja sobie właśnie zamówiłam Focus na czerwiec. To jest właśnie ta gazetka dla konsultantek.
zawsze na ostatniej stronie w tej gazetce mamy taką ofertę, że możemy sobie zamówić taki zestaw nowości z kolejnego katalogu. Bardzo to jest fajne i zazwyczaj sobie korzystam z tej oferty. No i faktura. Także wszystko, kochani. Kupiłam sobie ostatnio takie donice w Dino. Wiecie, w tym markecie Dino. O takie. I dzisiaj rano kupiłam też takie sadzonki kwiatów. Kupiłam pelargonię, jedną petunię. Te kwiatuszki, kurczę, nie pamiętam ich nazwy. I też jedną lawendę wzięłam. I wiecie, porobię sobie takie kompozycje. Powsadzam je zaraz. Kupiłam też taki preparat na mrówki. Także bawimy się, kochani, w ogrodniczkę. Mam też takiego osobistego pomocnika. Ziemię do kwiatów, dwa woreczki i jeszcze trzeci mam na podwórku, jeśli mi braknie, to sobie przyniosę. I tak oto prezentują się moje kompozycje świeże posadzone. Nie wiem, czy dobrze widać, pewnie słońce oślepia, ale chociaż tak troszkę Wam pokażę. Tak one wyglądają. I tutaj kaweczka i rogalik prosto z Dino już na mnie czeka. I mój asystent w tle. cudownie jest, słuchajcie. Jest piękna pogoda. Ja sobie czuluję na balkonie razem z moimi wśród moich świeżo posadzonych kwiatów. Słuchajcie, kawka i po prostu nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba. Pogoda jest cudowna. Ciepło, słonecznie. Po prostu mega. Ja w ogóle czekam na telefon od pana, który będzie mi kładł płytki na balkonie, bo jestem w trakcie robienia remontu na balkonie. Nie wiem, czy tak to mogę nazwać. Była wymieniana balustrada. Tak to teraz wygląda. Gdzieś miałam taki króciutki filmik, jak wyglądał dom, balkon bez balustrady. Jeśli znajdę gdzieś tam w czeluściach moich zdjęć, wideo w telefonie, to też Wam wrzucę. A właśnie tak wygląda teraz balustrada zrobiona. I jeszcze będą kładzone płytki. Czekam na telefon. No dzisiaj w ogóle ma przyjechać taki pan i po prostu zobaczyć, jak wygląda balkon i schody wyjściowe i schody na, znaczy schody na klatce schodowej i schody na podwórku. Tam też będzie mógł kłaść płytki i po prostu, wiecie, ma przyjechać właśnie ten pan, zrobić mi wycenę i czekam na telefon od niego właśnie. I słuchajcie, może coś doradzicie, bo w ogóle nie mam pomysłu, jakie te płytki kupić. Czy lepiej jasne, czy lepiej ciemne? Dom mam zrobiony, jeśli chodzi o elewację. Kolor elewacji mam, ten kolor się nazywa bita śmietana. Taki kolor. A dół domu mam zrobiony w kolorze antracyt, ale takie te kropeczki, wiecie. I okna właśnie też mam w kolorze antracyt, barierki. I zastanawiam się właśnie, jakie płytki położyć na balkonie. W jakim kolorze? Myślę, że bardziej skłaniam się, żeby to był kolor jasny, ale wiecie, może coś mi doradzicie. Wydaje mi się, że na ciemnym, gdybym zrobiła coś w kolorze antracyt, te płytki, to chyba każdy pyłek, każdy kurz będzie bardzo widoczny, co? Bo na przykład parapety mam też w kolorze antracyt, to właśnie strasznie się kurzą, strasznie, w ogóle każdy pyłek właśnie widać na tym parapecie. I zastanawiam się, no nie wiem, chyba w jasny kolor jakiś pójdę. A skoro już jestem na balkonie, to pokażę Wam jeszcze mój ogródek, który jest przed balkonem.
Słuchajcie, ten ogródek uważam ma potencjał, ale ja kompletnie nie mam pomysłu na ten ogródek. Tutaj mam jakieś róże posadzone, tam jakaś chyba hortensja, tutaj jakiś krzew, tutaj dwa takie większe krzewy i takie, wiecie, takie to jest bez składu ładu. I właśnie też może coś mi doradzicie, co? Jakie krzewy, jak w ogóle sobie... Jak w ogóle sobie mogłabym urządzić tutaj ten ogród? Mam ochotę coś z nim zrobić, tylko nie mam pomysłu. Dajcie znać.